Polska sytuacja gospodarcza w 1923 roku osiągnęła stan krytyczny. Kraj zmagał się ze zjawiskową hiperinflacją, tygodniowe pensje przeciętnych Polaków wożono do domów wdaczkami. Wartość marek polskich potrafiła spaść o 360% miesięcznie. Katastrofalna sytuacja gospodarcza spowodowała falę strajków robotników, niekiedy krwawo tłumionych. W grudniu 1923 prezydent Stanisław Wojciechowski powołał na urząd premiera Władysława Grabskiego, doświadczonego ekonomistę. Polityk został wybrany na stanowisko już drugi raz. Poprzednio sprawował urząd w 1919 roku. Już wtedy zamierzał przeprowadzić reformę skarbu, jednak na przeszkodzie stanęła wojna z bolszewikami. 28 kwietnia 1924 roku otwarto Narodowy Bank Polski. Instytucja rozpoczęła emisję nowej waluty złotego wymienionego za 1 800 000 marek. Prowadzona przez rząd Grabskiego reforma monetarna okazała się kluczem do stabilizacji sytuacji gospodarczej państwa.